jestem na granicy z Niemcami, w Świnoujściu, i tutaj się zaczyna moja podróż w kierunku wschodnim. Biorę się za wiosło i dawaj! Więc próbuję płynąć, fale się trochę zwiększyły, ale najważniejsze jest się przebić. Przebić się przez te fale zalamujące i zobaczę dalej, jak pójdzie. Ale myślę, że polecę. No to poleciałem. Tak bym siedział sobie na plaży gdzieś tam, marznul, i tutaj moi wybawcy. Agata. Cześć. Przemek. Aha. Ksenia, Ugór, śpi Liliana. Kudy jestem? Ola. Ryby były bardzo smaczne, dlatego ryb już nie ma. Sadzie wiosłuje, coś polskiego wybrzeża. Ja sobie wiosłuje, coś polskiego wybrzeża. Wiecie, jak dostać za darmo loda? Trzeba przypłynąć kajakiem i opowiedzieć bajkę, że się płynie ze Świnoujścia do Piastów. Dobranoc. Chyba zaczynam mieć chorobę morską. Ja już jestem dosyć wybujany. Są manewry niestety i jest zamknięty akwen mniej więcej 4 km stąd na
wschód od Darłowa, Darłówka, aż po Ustkę, więc niestety będzie trzeba spakować kajak, no i się przetransportować do Ustki. Mogłeś jeszcze baterii do tego naładować. Wczoraj chłopaki w Darłówku zabrali mnie na kolację do hotelu Lidia i później mnie zawieźli do Ustki, do takiego fajnego miejsca, do skansenu historycznego, tutaj militarnego, gdzie są fajne bunkry. Po prostu i tutaj sobie spędziłem noc, pilnowany stróżem za drutem kolczastym. Trochę plecy bolą i nadgarstek. I do tego komary mnie denerwują. Powoli się dzisiaj płynie! Ciężko! W sumie taki spory mordę wind! Płynie! Po kurde jednego z najpiękniejszych miejsc, które do tej pory opływałem. Słowiński Park Narodowy! Pod wiatr płynąłem, później już stałem na miejscu, nie dało się dalej płynąć. Później mnie Straż Ochrony Parku Narodowego pogonila. Na skutek tego wróciłem do rowów. I było trzeba co? Spakować kajak, wszystko i jakoś się dostać do Łeby. No to Łeby zostawiłem z tyłu. Mam nadzieję, że to już było takie ostatnie zdarzenie, kiedy musiałem pakować sprzęt. Nie, tu się okazuje, że jest fajny mieć kajak dmuchany, bo wtedy można sobie tak jeździć na stopa. Nie ma żywej duszy. To jest jak w bajce.
chyba. Czasami jest aż tak gęsto, że naprawdę brzegu nie widać. Jest 12 czerwca, dzień urodzin mojej mamy i właśnie przepływam wokół przylądku Rozewie, najdalej na północ wysuniętego punktu Polski. Tutaj na zatoce zupełnie jak lustro, nic się nie rusza i gorąco jest, kurde, jaki upał. Normalnie, co za Hiszpania, albym się piwka teraz napił. Ja. Wczoraj narzekałem na słoneczko, żeby upał, to się teraz na mnie obraziło. Śledzie, betony, trzeste się, Bogu się zbija. Podróżnik Bohumil Truneczka wypłynął 2 tygodnie temu ze Świnoujścia, aby na tym dmuchanym kajaku pokonać trasę wzdłuż polskiego wybrzeża. Dzisiaj jest z nami poza winą do portu na krótki odpoczynek. Moja dziewczyna ma dzisiaj nawet imieniny, no to wypadałoby wpaść do domku. No i że jestem już w sumie tutaj na swoim Gdańsku, no to zostawię tutaj na noc kajaczek i rano będę kontynuował dalej. Do granicy z Rosją zostało mniej więcej 36 km, więc wiosła w dłoń i trzeba dokończyć dzieło.
zmoczony, wycieńczony, ale jestem. Po 16 dniach podróży zmagania z falami, z wiatrem. Jestem! Do widzenia.